Bardzo uprzejmie proszę. Witam bardzo serdecznie. Przyjechałam do Państwa z bardzo małego muzeum. Myślę, że pewnie jestem reprezentantem najmniejszego muzeum tutaj. Nie, kiwacie głową, że nie? Dobrze, to potem wymienimy się. Generalnie 2,5 etata merytorycznego, więc jest bardzo, bardzo ciasno. W swoim dzisiejszym wystąpieniu pragnę zaproponować Państwu trochę krytyczną refleksję, która nam towarzyszy jako pracownikom muzeów pewnie zawsze, kiedy coś próbujemy wytworzyć, takiego jak wystawa czy działania edukacyjne. I chciałam się skupić na muzeach etnograficznych, regionalnych i skansenowskich. Na tym, czy w ogóle współczesnym ludziom potrzebna jest kultura ludowa i na tym, jak my tą kulturę ludową przedstawiamy jako muzealnicy. Ta perspektywa właśnie krytyczna myślę, że jest potrzebna. Myślę, że wielu z nas oczywiście najpierw próbuje weryfikować, czy przeprowadzać wiwisekcję nad swoimi pomysłami, czy one są trafne i czy będą trafiały do tego ogółu, który odwiedzających muzea, który będzie głównym odbiorcą. Ja sama jako muzealnik odczuwam silną potrzebę, pomimo tego, że pracujemy na prowincji, to wszystkie nowinki docierają do nas z dużym poślizgiem. Obserwujemy i zawsze bardzo kibicujemy muzealnikom z dużych miast, podziwiamy, inspirujemy się, no i zawsze sobie mówimy, my też tak będziemy mieli jak Muzeum Narodowe, chociaż wiemy, że to oczywiście pewnie nigdy się nie stanie. Współczesne muzea znajdują się w takim ciekawym czasie transformacji, generalnie transformacji z przejścia od świątyń do przełożenia właśnie zmiany paradygmatu, gdzie ciężar działalności muzealnej przeniesiony został na działalność oświatową i partycypację. Wytwarzanie relacyjnej i emancypacyjnej przestrzeni staje się nowym wyznacznikiem jakości współczesnych muzeów. Jak te współczesne tendencje muzeologiczne mają się do skostniałych w formie i treści muzeów prezentujących kulturę typu tradycyjnego? I czy rzeczywiście wszystkie muzea muszą być nowoczesne, dostępne cyfrowo, czy też opowiedziane multimedialnie? Jednostronny, pozytywny obraz polskiej wsi z przełomu XIX i XX wieku wyłania się jako konsekwencja naszego odczytywania muzealnego czy skansenowskiego przedstawienia, jako konsekwencja naszych oczekiwań wobec tego, jak tą przeszłość należy przedstawiać, jako konsekwencja rozumienia roli muzeum jako nośnika uniwersalnych wartości, nadal mierzonych niestety i stety greckim kanonem etycznym, takim jak dobro, piękno i prawda. A jeśli prawda, to czyja prawda? Moja, twoja, nasza, prawda czasu czy prawda ekranu? Ponieważ obraz świata odczuwany i opisywany przez jednostkę nigdy nie będzie obrazem dostępnym wszystkim istotom w takim samym stopniu i w takiej samej formie, świat nie jest nam bowiem dostępny obiektywnie. Rozumiemy go poprzez pryzmat własnych doświadczeń i dostępnej nam wiedzy obowiązującej w danym momencie, w którym następuje odczytywanie znaczeń. Muzealny przekaz nie zawsze jest prawdą objawioną ani prawdą dowiedzioną, jest raczej interpretacją przeszłości, jedną z wielu możliwych. Czasem rekonstrukcją, czasem reprezentacją różnych sposobów myślenia o przeszłości. Myśląc o muzeum etnograficznym czy regionalnym, mamy na myśli oczywiście dziedzictwo kultury tradycyjnej jako głównego nośnika pamięci, gdzie przedmioty gromadzone nie mają tylko funkcji estetycznych, tak jak to ma miejsce, ale miały przede wszystkim funkcję użytkową. I jeśli chodzi o wytwory architektoniczno-plastyczne, takie jak wystawy, noszą w sobie również ładunek artystycznego przetwarzania materii na użytek ekspozycyjny. Jeszcze przewinę, bo chcę troszkę skrócić Państwu. To są generalnie takie założenia, które pokazuję też studentom, jeżeli mówię o muzeach etnograficznych, czym one się zajmują, czym chciałyby się zajmować, a czym nie mogą się zajmować, bo nasza kolekcja potrzeba kolekcjonowania bierze się z takiej silnej potrzeby zatrzymywania świata, spowalniania procesu jego odchodzenia, zapamiętania, zatrzymania artefaktów. Jak wspomniała Sharon McDonald, wiąże się z potrzebą muzealizacji przejawów życia codziennego, ponieważ tempo odchodzenia różnych rzeczy jest o wiele większe niż miało to miejsce w przeszłości. I ta potrzeba upamiętniania zachowania pamięci lokalnej stanowi główny motor napędzający powstawanie muzeów miejsc, czasów, charakterystycznych przedmiotów, muzeów biograficznych. I jak to mówimy, już to padło tutaj wczoraj, wszystko wszędzie naraz. Muzealnicy w ciągłej pogoni za odchodzącym światem z poczuciem bycia wszędzie za późno. Głównym celem upamiętnienia jest chęć budowania nowych podwalin, tożsamościowych regionów, tego potencjału, który właśnie rośnie wokół dziedzictwa, tej pracy dziedzictwa. Pracując w takim specyficznym miejscu, jakim jest Muzeum Etnograficzne, ulokowane w drewnianym XVII-wiecznym kościele parafialnym, nachodzi nas muzealników refleksja. Czy każde muzeum musi być świątynią nowoczesności, multimedialności? Czy może być po prostu świątynią? Jak opowiadać kulturę w całej jej rozciągłości z wątkami, które na co dzień marginalizujemy dla wspólnego, lepszego jutra? Muzeum może być i jest, i mamy na to zawsze dowody, miejscem wtajemniczenia. Jak podkreślała Dorota Folga Januszewska w monografii Emocjoneum, najważniejszym aspektem zwiedzania muzeów jest emocjonalność odbioru zgromadzonych zbiorów. Pisze ona, jak wynika z prac neurobadaczy, relacja kształtuje różne podejścia do rzeczywistości, od przedmiotowej racjonalizacji do podoznania mistyczne. Mimo starań budowania przestrzeni edukacyjnej w muzeach, budowania narracji, pomimo budowania ścieżek zwiedzania, pomimo budowania działań edukacyjnych, pomimo oprowadzania, wtłaczania wiedzy, popularyzowania, może wydarzyć się w muzeum także, jak pisał Wojciech Michera, wtajemniczenie. I odwrotnie, pomimo tego, że możemy starać się, aby to się stało w naszym muzeum, dla niektórych nasze muzeum będzie tylko rozrywką, a dla jeszcze innych zbędnym wysiłkiem i stratą czasu. Muzeum jako odrębny świat zbudowany na nierzeczywistym obrazie świata, odwołującym się do nieistniejących już mikrokosmosów, które kiedyś budowały obraz ludzkiej codzienności, ten muzealny wszechświat jest jak dzieło literackie. Każdy w nim znajdzie coś innego, każdy coś zupełnie dla siebie lub w ogóle nie. Reakcje widza mogą być zgoła zaskakujące. Generalnie tworząc wystawy, przestrzenie edukacyjne, mamy wizję, co zobaczy człowiek, jak odczyta nasz przekaz. Ale generalnie jest bardzo z tym różnie, prawda? Możemy to poznać, ja przez wiele lat byłam również przewodnikiem w muzeach, ponieważ w małych muzeach jest się tak naprawdę, no, trzeba robić wszystko, czyli również być przewodnikiem czy edukatorem. To ta praktyka doprowadziła mnie właśnie do jednego wniosku, jak bardzo mylnie odczytują nasze sygnały zwiedzający. Rzecz ma się w ten sposób, że właśnie zwiedzając na przykład skansenę, taką jakby rozszerzoną rzeczywistość muzealną, tak? Ludzie mają wizję tego, że jak tu się dobrze ludziom kiedyś żyło na wsi, jak dostatnio, w zgodzie z naturą, jedli tylko ekologiczne rzeczy. Rozumiecie, że jakby obraz budowany w muzeach, gdzie są wyczyszczone wnętrza, piękne, gdzie prezentujemy cepowatość cepa, najlepszą drabinę z możliwych drabin, najpiękniej zakonserwowaną cierlicę, tak? Co pokazuje ludziom, że tak, no, im się wydaje, że tak kiedyś było pięknie i życie ludzkie było, prawda, usłane różami z tego względu, że mieszkali na łonie natury. I właśnie edukacja muzealna staje się przedmiotem dyskursu, staje się metodą kształcenia, staje się przedmiotem właśnie dyskursu eksperckiego. My się bardzo ciekawie temu przyglądamy z tego względu, że u nas niestety i stety edukacja muzealna jest przede wszystkim momentem, kiedy muzeum zarabia pieniądze, musi zarabiać pieniądze, jest taki wymóg jakby odgórny. Więc Robimy to oczywiście chętnie, bo kontakt z klientem, kontakt z ludźmi jest bardzo pożądany. Z drugiej strony ciekawi mnie też, jak Państwo uważacie, w jaki sposób my prezentujemy na przykład kulturę tradycyjną dzieciom. Jak to, że na przykład opowiadamy o kulturze tradycyjnej bez używania języka naturalnego, czyli używając języka literackiego. Że to są takie paradoksy, które w muzeach, no, panoszą się w muzeach etnograficznych, czy skansenowskich, czy regionalnych w taki dość ciekawy sposób. No i skansen jako miejsce generalnie rozumiane w potocznym języku jako miejsce zacofane pod względem cywilizacyjnym, jest takim żywym obrazem martwej natury, tej codzienności patrzenia na kolekcję. Przeniesienie do rzeczywistości naszych marzeń o przeszłości, tym jaka ta wieś mogła być, ale przecież jaka nigdy nie była. Oswajamy i popularyzujemy naszą wizję tej wsi miodem, mlekiem płynącej, gdzie higiena wiejska była na porządku dziennym, zaradność, obyczajność ludu, wiara i życie w zgodzie z naturą. Miłowolną konsekwencją rozszerzania rzeczywistości dawnej wsi jest samonasuwająca się interpretacja. To, jak widzą, odczytać ten obraz, jest w ogóle realny i bliski prawdzie. No i generalnie muzeum jako instytucja społeczna. Muzeum to posiadanie wspólnej z innymi historii. Proces dziedziczenia jest w tym przypadku procesem zapamiętania, upamiętnienia, który przebiega burzliwie. Jedną z kluczowych cech dziedzictwa jest to, że podlega ono nieustannej reinterpretacji i selekcji, zapominaniu, porzucaniu, ale i pomnażaniu, wzbogacaniu. Dziedzictwo kulturowe oznacza formę posiadania przeszłości, jest zatem wyborem, kolekcją. Muzeum jako dyskurs. Koncepcja muzeum jako dyskursu związana jest z ideą, że muzea są miejscami, w których wytwarza się narracje, konstruuje konteksty, nadaje znaczenia, wreszcie buduje nowe sieci semiotyczne. Muzea są miejscami opowieści, ale też dyskusji o przeszłości, wartościach, są miejscem tworzenia wiedzy. W polu komunikacyjnym wykorzystują język, interakcje, relacje, stosunki społeczne. Interesującym dla mnie polem badawczym są również dyskursy edukacyjne wytwarzane przez środowisko eksperckie muzealników, muzeologów i edukatorów dotyczących nowej roli muzeów we współczesnym świecie. Jak wybieramy treści, teksty kultury, które są ważne, ważniejsze i jakie są tematy tabu, czy o czym nie opowiadamy nigdy nikomu i pod żadnym pozorem, jak pisał Jan Stanisław Bystroń, to właśnie te tematy, które mi odradzano, tak, w tej publikacji tekstów jego, gdzie opracowuję rzeczy, nie wiem, myśli o na przykład martyrologii narodowej, o megalomanii narodowej, o przekleństwach, o różnych rzeczach, o których badacze już dawno zapomnieli. Kultury tradycyjnej tego się nie bada, bo po co? Przecież tego się nie da potem ludziom zaprezentować. Muzeum jako wytwór kultury. Jak uważa Maria Popczyk, muzeum jest miejscem, gdzie nowoczesny człowiek buduje indywidualną i kulturową tożsamość, określając swój stosunek do przemijania i śmierci, a czyni to w estetycznym środowisku ekspozycyjnym. Czy kultura musi być tylko estetyczna? Kiedyś taki, też na konferencji w Kolbuszowej zresztą, gdzie przez parę lat pracowałam, mieliśmy taką refleksję na temat tego, czy właśnie wieś uboga, czy miodem i mlekiem płynąca. I na zakończenie mojego referatu nawoływałam muzealników, będąc młodą jeszcze wtedy etnografką, do poszukiwania turpizmu w tej wsi, do miłości, do brzydoty, do pokazywania śmierci i rozkładu, bo przecież to jest też część życia i to była kiedyś część życia. I mam nadzieję, że kiedyś to moje marzenie się spełni w jakimś wymiarze i będzie to możliwe również w takim małym muzeum, w jakim teraz pracuję. Muszę kończyć. Przepraszam najmocniej. Ja nie mam w ogóle poczucia czasu. Chciałam jeszcze Państwu tylko właśnie zwrócić uwagę na tą władzę, na to, w jakich okowach konwencji my się obracamy jako muzealnicy i na pewno wielokrotnie próbujemy to przełamywać. Jest to oczywiście władza pamięci zbiorowej, władza paradygmatu, władza mitu, władza narracji, czyli języka jako samego determinanta pamięci, no i to powielanie modelu polskiej kultury ludowej. Generalnie oczywiście obserwujemy z wielkim zainteresowaniem to, że Państwo w dużych muzeach próbujecie przełamywać tą konwencję. Niemniej jednak muzea etnograficzne to są muzea jako opowieść o mocnych stronach człowieka, gdzie muzeum koncentruje się właśnie na ukazywaniu kreatywności tylko i wyłącznie, a przecież ludzie w muzeach chcą zobaczyć też człowieka, chcą zobaczyć siebie, jak kiedyś wyglądał człowiek, co go pasjonowało, o czym myślał, o czym marzył. Do tego służą oczywiście mikrohistorie. Dobry przewodnik potrafi naprawdę wiele nadrobić tej nadbudowy, tej treści, której sama wystawa czy ekspozycja niestety nie jest w stanie dostarczyć tych emocji i tych historii. No i nie odpowiedziałam na pytanie, czy jest komuś potrzebna kultura ludowa, ale myślę, że ludzie szukają w takich miejscach, w miejscach związanych z kulturą tradycyjną, wytchnienia. Oni potrzebują utwierdzić się w tej myśli, że tak jak my dzisiaj żyjemy, tak, mamy dokładnie takie same pragnienia, dokładnie takie same marzenia i dokładnie tak samo chcemy żyć na wysokim poziomie, chcemy żyć w pełnią życia. Kiedyś ludzie, ich rozterki były dokładnie takie same jak nasze. Dziękuję, koniec czasu, mi się wyświetlił. Przepraszam. Więcej w tekście, mam nadzieję.